Panie Patryku, następny mecz właśnie w Warszawie, ale tam chyba ma pan dobre skojarzenia, strzelił pan tam kiedyś gola w Pucharze Ekstraklasy i to przed nieurodą. O, nie grzebmy w trupach, to było dosyć dawno temu. Teraz najważniejsze, żebyśmy przypunktowali i myślę, że to będzie duży sukces. Wracając tutaj do meczu do Wisły, to w drugiej połowie na początku Wisła zaczęła dominować, ale później to wy przejęliście inicjatywę. Przede wszystkim w środku pola bardzo dobrze poradził pan sobie z Cezarym Wilkiem. Nie mnie to oceniać. Wiedzieliśmy, że Wisła ma mocny środek, piłkarsko są dobrzy. Uważam, że zagraliśmy nieźle taktycznie. Faktycznie druga połowa gdzieś za dużo niedokładności. I tutaj gdzieś pogubiliśmy się, ale później szybko odzyskaliśmy swój rytm gry i jak było widać, no nie było to źle. Szkoda, że nie wygraliśmy. No właśnie, bo sytuacje były. Bartka Bartosiaka w drugiej połowie, teraz rzut wolny. Mamadou Traoré wywalczył czerwoną kartkę również. Przydał się po tej zmianie. No ja znam wartość Mamadou, bo grałem z nim, miałem okazję z nim grać w Zagłębiu i uważam, że to jest bardzo dobry napastnik. Wiadomo, że decydują niuanse w takim meczu jak dzisiaj, no to my nie będziemy mieli 6-7 dogodnych sytuacji, żeby wygrać mecz. To co mamy, musimy strzelać i jedynie co cieszy, to na pewno, że na zero z tyłu. Uciekła korona, uciekło pod Beskidzie. Jakie widoki na przyszłość? Nie ma tutaj patrzeć, czy ktoś ucieka, czy nie. Skupmy się na sobie i to będzie najważniejsze.